Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. W takim razie istnieje szansa, że wkrótce ruszymy na Edirn, a ty odzyskasz pamięć. Będę potrzebował twojej pomocy, czarodzieju. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Aura artefaktów je przyciągnie. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Ale Geralt, tam jest coś jeszcze. Skanowałem pole bitwy i natknąłem się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Drauk. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. Ciepło. Ładna ta jesień. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać, wrażę łby. I to zaraz. Wyrżnąć te kedweńskie kundle. Spokojnie. Jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bije. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Demawen z Henseldem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Gerda. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się do kurwy nędzy! Każdy kedweńczyk to bydle. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę. Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać! Skurwysyńskie nasienie! Na nich! Nie? Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Podpalać strzały! Cel! Pierwszy wał! Na nich! Zdobyć wraży sztandar! Chorągiew w rękach wroga! Wystrzelają nas jak kaczki! Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić? Nie! Księżniczka Desyfilis! Ruszaj, durny, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! Przysyłam mnie dowódca Burej Chrągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarko. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Idziemy w bój! Może i skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. Na dowy Sibek. Jak możemy ci pomóc, Sabrino?
Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem górnego Edir. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz zdana tylko na siebie. Jestem gotowa. I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Kedweńczyk, który rozrusza Seldkirka z Gulety. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Seldkirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. Oszczędź! Zawiodłeś mnie! Kim jesteś? Stawaj! Było zostać w domu, Vandergrift. Przeklęci magowie. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Bogowie, jest sposób walczyć przeciwko takim czarom. Czarodziejski grad! Ogień nieczysty! Jadę! Dlaczego to robię? Jak głosi przepowiednia i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia! Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was! Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn! Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa! Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie! Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, wiedźmo! Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo! Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. Lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem Oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa.
Wreszcie się obudziłeś. Gdzie jesteśmy? W najbezpieczniejszym miejscu w obozie, przyjacielu. Burdel? Aha. Jak tu trafiłem? Znalazłem cię leżącego bez zmysłów na polu. Mgła. Zniknęła 3 dni temu. 3 dni? Jesteś pewien? Mhm. Roż wyprawił się w głąb Kedwen z jakąś tajemniczą misją i zdążył wrócić. Przyszedłeś tu na dziwki? Żartujesz? Druh ledwo żywy, a ja mam się zabawiać? Przypominam ci, jesteśmy w burdelu. Ale służbowo, to się nie liczy. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Otworzył ci się kolejny rozdział poematu Geralt z Rivi? Przypomniałem sobie, kto pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Kto? Leto, morderca Foltesta. Uratowałem mu życie, a on wiedział, gdzie znajdę Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy. Yennefer, co tu się działo, kiedy byłem nieprzytomny? O, całkiem sporo. Ty przegnałeś mgłę duchów, Henselt dowiedział się o spisku, a Detmold oszalał. Co to znaczy, że Detmold oszalał? Henselt wymyślał go za to, że nie powiedział mu o spisku. Potem jeszcze dorzucił, że nie wykrył prowodyrów. No to mógł dostać szału. Detmold to ambitny chłopak. Ten twój ambitny chłopak aresztował każdego podejrzanego. Przesłuchuje, torturuje i wiesza od 3 dni. Robi to, co umie najlepiej. Henselt czekał za atakiem. Dlaczego? Szlachta i oficerowie chcieli uzyskać jakieś przywileje i gwarancje, że nie będzie układów z Nilfgaardem, że dostaną ziemię w Dolinie Pontaru. I Henselt się zgodził? A gdzie tam? Wściekł się, zwyzywał ich od tchórzy, ale ze szlachtą musi się liczyć. Tak przez 3 dni. W końcu przekonał część wojska, coś im tam naobiecywał i ruszył na Vergen. Bitwa pewnie już się zaczęła. Wiadomo już, kto stoi za spiskiem, kto nim dowodzi? Aresztowano Breinfelta, Kirima z Kaingorn i Gunnara Bleckenhoffa z całym orszakiem. I wciąż nic. A ja wiem, gdzie znaleźć szefa spisku. Skąd? Zawsze twierdziłem, że burdel to najlepsze miejsce pod słońcem. Tutaj można nie tylko... Jaskier do rzeczy. Ojej, podsłuchałem rozmowę świszczącej Zośki. Swoją drogą, niech cię nie zmyli jej przezwisko. To piękna i... Do rzeczy! No nie wiem, z kim rozmawiała. Nie widziałem jego twarzy, ale wyraźnie słyszałem jego słowa. Szef przekaże polecenia. Dziś w chacie na klifie. O! Jaskier. A, jeszcze jedno. Hmm? Te twoje pamflety. Jeśli Detmold się dowie... Wynosimy się stąd! Natychmiast! Ty musisz się wynosić. I to szybko. Nie zostawię cię, Geralt. Przygoda czeka. Królestwa upadają. Będzie o czym pisać ballady. Sia krew, Jaskier. Zabawa skończona, nie widzisz? Jak Detmold się do ciebie dobierze, zaszyj się gdzieś z dala od Doliny Pontaru. No dobra. Zrobię to tylko dla ciebie. Pojadę do Oxenfurtu. Pozdrowię wspólnych znajomych. Ale gdy ta afera się skończy, znajdę cię. Tego się obawiam. Nie marudź. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Co dalej, Geralt? Znajdziesz Sile i Kulobójcę. Odzyskam pamięć, ale najpierw dowiem się, kto stoi za spiskiem. Mam pewne podejrzenia. Myślisz, że to Sila? Jaskier, ukryj się. I do zobaczenia, stary druhu.